dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku projektu 5D. Kochani, jak widzicie, znowu jesteśmy w kuchni. Generalnie na wasze życzenia. Pokażemy po raz kolejny kilka ciekawych rzeczy, które można jeść na diecie, które powinno się jeść na diecie. Dlaczego? Sami zaraz zobaczycie. Rzeczy bardzo dobre, w żaden sposób nie przypominające posiłków dietetycznych. Dzisiaj razem z Natalią przygotujemy trzy potrawy. Potrawę, którą można jeść na ciepło, zimno powiedzmy, będą to pieczarki faszerowane. Drugą rzeczą pokażemy wam bardzo fajne tosty, grzanki z mozzarellą i pomidorami. I na sam koniec prawdziwa petarda, zobaczycie ciasto, legalne ciasto, które można jeść na diecie, murzynka akurat dzisiaj. Ok. Zaczniemy sobie, już mamy tutaj część rzeczy przygotowanych, zaczniemy sobie, Natalia, od włożenia pieczarek. Pieczarki oczywiście do faszerowania muszą być takie duże, żeby było co nafaszerować. Pieczarki wcześniej sobie myjemy, nie obieramy, one w piekarniku bardzo ładnie się zrobią. Tylko umyte, oczyszczone wkładamy sobie na kilkanaście minut do piekarnika, w międzyczasie będziemy przygotowywać farsz. Bierzemy sobie półtłusty bądź chudy twaróg. Akurat myślę, że tutaj może nie, aż na teraz nam aż tyle nie będzie potrzebne. Tak 3/4 tego opakowania. Do farszu, tak jak już przygotowaliśmy, serek biały, twaróg, najlepiej półtłusty. Do tego jajka, ugotowane na twardo oczywiście wcześniej, przygotowujemy. Pieczarki, jak już wiecie, nam w międzyczasie są w piekarniku, ładnie się opiekają. Teraz Natalia, kroimy, oczywiście tylko kroimy na kosteczkę, nie? Pieprz, sól, podstawowe rzeczy do tego potrzebne. Rozgniotę trochę serek. I tak naprawdę farsz, taką naszą pastę do pieczarek mamy gotową. Bardzo prosta, ale przez to bardzo smaczna. Oczywiście takie pieczarki nafaszerowane pastą jajeczną tak naprawdę. Ok, farsz mamy gotowy, sobie go na chwilkę odstawmy, zanim nam się zrobią pieczarki. My w tym czasie sobie przygotujemy już produkty i składniki do naszego drugiego dania, które będziemy dzisiaj robić. Danie to moje akurat jedno z moich ulubionych, zdecydowanie. Będą to tosty, takie alla bruschetta z naszych bułeczek, które przepisy już widzieliście, jak takie bułki się robi. A dzisiaj z tych bułek, jeżeli takie bułki jedliśmy sobie jednego dnia, zrobione wczoraj, ja je robiłam wczoraj akurat, żeby przygotować, i te bułeczki gotowe, czy one będą w formie takiej, czy w innej, to już wiecie, że można w różnych kształtach robić. Dzisiaj zrobimy w formie tostów, grzanek. Wtedy taką bułkę każdą przecinamy sobie na pół. Mamy przygotowane bułki, które były w nocy przechowywane w lodóweczce. Bierzemy pomidorka. Ukroj kilka takich, nie grubych, dość cienkich plasterków pomidora. Akurat idealnie. Bierzemy serek mozzarella, a dozwolony również na diecie. Od pewnego momentu, więc niektórzy już jedzą, niektórzy nie. Ale akurat do grzanek mozzarella zdecydowanie w plasterkach lepiej się rozpuszcza i przede wszystkim jest wygodniejsza. Myślę, że na mniejsze kawałki, bo mamy akurat taki format bułeczek. Rozkładamy na całości, bo jak jest mniejszy kawałek, to dajemy dwa. On i tak się nam bardzo ładnie roztopi w piekarniku. I przez ile takie bułeczki pieczemy? Niedługo, myślę, że do 10 minut maksymalnie. A w jakiej temperaturze? 180 stopni.
tak patrzymy po prostu, aż nam się roztopi ser i zarumieni. Oczywiście, żeby było ładnie i smacznie, troszeczkę sobie przyprawiamy. Ja lubię, jak jest na grzankach, troszeczkę papryki, czosnkiem Natalka doprawimy. Ok, grzaneczki mamy to, co do piekarnika gotowe, później po upieczeniu sobie je udekorujemy przed jedzeniem. Pieczarki nam już tutaj się upiekły, są przygotowane do faszerowania. W międzyczasie, żeby nie tracić już czasu, wstawimy sobie do piekarnika rozgrzanego nasze grzanki, a w tym czasie będziemy faszerować pieczarki. Można troszeczkę mniej, można więcej, to już w zależności od upodobań. I pakujemy do środeczka najpierw tyle, co wejdzie do środka. Potem ja zawsze formuję jeszcze górę. Przygotowaną pieczarkę. Bezapelacyjnie musi być na górze z dekoracją zdrową, z kiełkami. Podajemy zawsze w towarzystwie jeszcze warzyw, wiadomo, surowych, które spożywamy do każdego posiłku. I pierwszy nasz posiłek dzisiaj mamy gotowy. Jak widzisz, mega prosty. Bardzo prosty. Bo ty masz, Natalia, dość duży problem z przygotowywaniem sobie posiłków prawidłowych. Jesz na okrągło to samo. Co nie jest dobre. Natalia, jak wiecie, mi wysyła raporty swoich posiłków. Je prawidłowo, dziewczyna, wszystko okej, ale je non-stop to samo. Nie może tak być. Starajcie się, aby dieta była różnorodna. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, posiłki wam się nie nudzą. To nie ma być dieta, że o, ja muszę dotąd jeść to i za chwilę pójdę na hamburgera. Tak nie może być. To ma być styl życia. Na tą chwilę, ale jak będziesz jadła w kółko to samo, za tydzień, za dwa, może za trzy jeszcze wytrzymasz, będziesz miała tego dość. A jeżeli to jedzenie będzie urozmaicone, będzie się coś działo, uwierz mi, że na pewno dłużej na tym wytrzymasz, bo po prostu to stanie się twoim stylem życia. To jest pierwsza rzecz, dlaczego. Drugą rzeczą, dlaczego jemy różnorodnie, to jest to, że dostarczamy różnych składników do organizmu. Dlatego w zaleceniach, które dostajesz, jest zarówno są warzywa, zarówno są tłuszcze różnego rodzaju, zarówno są białka, jak i węglowodany, których nie można unikać, bo też jest to na krótką metę. Jeżeli jemy za mało i nie dostarczamy odpowiednich składników, które wymaga nasz organizm, oprócz spalania z tkanki, które ci się wydaje, że zaczynasz chudnąć, to spalasz mięśnie. Największego sojusznika spalania tkanki tłuszczowej. Jak zaczynasz spalać mięśnie, to w pewnym momencie zupełnie przestajesz chudnąć. To jest kompletnie efektem, którego nie chcemy uzyskać. Ty masz mieć silny mięsień, dożywiony, który spala tkankę tłuszczową, jeszcze dodatkowo chodzisz na siłownię, trenujesz, no to tym bardziej. Nie ma możliwości, żeby po prostu nie jeść odpowiednich składników i tracić po prostu kilogramy zamiast tłuszczu z mięśni. Ok, grzaneczki nam się w międzyczasie upiekły. Bardzo ładnie, jak widzisz, mozzarella się serek roztopiła. Dekorujemy sobie, oczywiście każdy tak jak lubi. No ja uważam, że tutaj zdecydowanie brakuje nam coś zielonego, a szczypiorek do tego pasuje, powiem wam, idealnie. Mamy dwa posiłki, dzisiaj zaliczone, oba przepyszne i proste. Teraz co zrobimy, to co jest waszym ulubionym punktem każdego filmiku, deser. Dzisiaj będziemy piec ciasto, będziemy piec murzynka. Nie jest to wieloskładnikowe, potrzebne nam są jajka, zmielone na mąkę otręby, troszeczkę kawy, olej kokosowy, proszek do pieczenia, ksylitol, żeby było słodkie i gorzka czekolada. Pierwsze co robimy, może będziemy robić dwutorowo. Natalia, ciebie poproszę, rozbijemy jajka i na bardzo sztywną pianę trzeba będzie ubić białka. Jajka, jak wiecie, muszą być dobrze wychłodzone. I miska, w której ubijamy białka, musi być idealnie sucha. Wcześniej ją wytarłam, przygotowałam. Drugą część jajka, czyli żółtko, dajemy sobie do drugiej miski, bo też oczywiście będziemy wykorzystywać. Dodaj soli, może w międzyczasie. Okej, my w międzyczasie przygotujemy sobie kolejny etap do naszego ciasta. W małym garnuszku
rozpuszczamy sobie tak, 3 łyżki oleju kokosowego. gram gorzkiej czekolady, około 80% czekolady używamy. Musimy teraz poczekać, aż nam się to będzie wszystko ładnie rozpuszczać. Do tego dodajemy łyżkę kawy, która też z tym wszystkim nam się fajnie rozpuści. Można ją wcześniej rozpuścić w wodzie, ale to przy tej temperaturze nie ma takiej konieczności. Dobra, mamy przygotowaną, tak jak wcześniej mówiłam, olej kokosowy z czekoladą i kawą rozpuszczone. Natalia bardzo ładnie nam tutaj idealnie na sztywno rozbiła białko, ubiła białka. Dodajemy 100 g ksylitolu do białek, teraz bardzo delikatnie mieszając, łyżką najlepiej, żeby już nie zniszczyć naszych pięknie ubitych białek. Także część ksylitolu dodajemy do białek, 50 gram dodajemy do żółtek i ubijamy. Postaw sobie, Natalia. Daj może tą miseczkę trochę z tej strony. Do masy, która nam się tutaj ładna z żółtek i ksylitolu zrobiła, dodajemy wcześniej roztopioną czekoladę z olejem kokosowym i kawą. Do tego teraz dosypujemy 4 łyżki wcześniej zmielonych otręb na mąkę. Do tego dodajemy sobie troszeczkę więcej niż pół łyżeczki proszku do pieczenia. I teraz ładnie to wszystko nam wymieszaj, Natalia. Teraz do tej masy dokładamy wcześniej nasze ubite białka z ksylitolem. Dobra. I już teraz łyżką bez miksera, żeby nam białka nie opadły. Całą masę mieszamy. Możemy piec to w tortownicy średnicy 24 cm albo blaszce kwadratowej też o takich bokach, żeby też nie była za duża, no bo ciasto wyjdzie nam zdecydowanie za płaskie. Po prostu no, najmocniej, najrówniej jak jest to możliwe. Rozkładamy, jak mamy piekarnik nagrzany do 180 stopni, wstawiamy ciasto na 50 minut. Wkładamy ciasto. Ciasto, jak widzicie, jest przepiękne. Uwierzcie, że smakuje wyśmienicie. Jak Ci się, Natalia, smakowało? Jak Ci się podobało? Tak, było bardzo pyszne i bardzo szybki czas przygotowania takiego ciasta. Tak naprawdę wszystko można, jak idzie sprawnie, ktoś już wie, to wszystko można w 10 minut zrobić i wrzucić do piekarnika. Bułki, które dzisiaj pokazywaliśmy, macie w przepisie z poprzednich odcinków. Można jeść bułki jako bułki, można jeść tak, jak dzisiaj widzieliście, grzanki. No i danie, które jest daniem, ja używam je za danie obiadowe, były to pieczarki faszerowane pastą jajeczną. Pastę też można wykorzystać właśnie do faszerowania pieczarek, jak również i z bułką, czy jakkolwiek, z czymkolwiek lubimy, czy też z wrapem. Także w jednym odcinku widzieliście teoretycznie 3 potrawy, a tak naprawdę można z nich zrobić dużo, dużo więcej. Dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie, za uwagę. Oczywiście zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Bądźcie z nami na bieżąco, gotować będziemy dużo więcej, zgodnie z tym, czego oczekujecie. Dziękuję, Natalia. Ja również dziękuję, pozdrawiam.